Dobry widzowie kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mafkara. Dzisiaj nagrywamy wasze ulubione Audi A6 C7. Postaram się, żebyście mnie dobrze słyszeli, bo jak nie potrzeba, to wieje, a jak potrzeba, to nie wieje. Zróbmy chwilę pauzy, przejdźmy dookoła i zaczynam mówić o Audicy. Mamy tutaj 12 rok z niskim przebiegiem, bo 203 tysiące, jak na tak duże kombi i 12 lat na karku. Według mnie przebieg jest niski, bo wychodzi około 16 tysięcy. Przy dieslu według mnie to jest dobry wynik, bo niektórzy dieslem kręcą 3 dychy spokojnie, co też nie jest jakimś wielkim wynikiem. 177 koni w manualu. Bardzo poszukiwana jednostka, sprawdzona. Jeszcze jednostka jest to oczywiście przedliftowa, bez dodatkowych AdBlue. Czy coś jeszcze warto wspomnieć? Wóz wyserwisowany. Książkę serwisową oczywiście wam pokażę w środku. W lubianym, poszukiwanym kolorze czarnym, bo wiecie, jak to czarny pasuje do wszystkiego. To już chyba powiedział któryś projektant mody, nie wiem, czy nie. Coco Chanel, albo ktoś inny, nie, bez różnicy, to jest mniejsza o to. W dość przyzwoitym wyposażeniu jest wszystko to, co potrzeba. To jest taki bardzo często zestaw pojawiający się u mnie. Więc na zewnątrz macie czujnik światła, czujnik zmierzchu, czujniki parkowania przód tyłu. Oczywiście obowiązkowe ksenony, dzięki którym ten wóz ma dużo więcej świeżości niż takie Audi na przykład na zwykłych lampach H7. Jednak pasek LED z tyłu i z przodu nadaje mu dużo świeżości. Z rzeczy, które ktoś może się skusić, żeby zakupić ten wóz, na pewno jest fabryczny hak, który po prostu takim jakby rączką wyciągacie sobie i tylko trzeba go nastawić. To też jest duży plusik. Czy coś jeszcze? No stylistyka, już nieraz powiedziałem, bo to siódemek było u mnie mnóstwo. Ponadczasowa, sportowa elegancja. Samochód się nie nudzi, chociaż tak naprawdę chyba debiutował w 11 roku, czyli 13 lat na karku. A według mnie proporcje, chromy. I układ pojazdu jest bardzo, bardzo przyjemny. Technicznie wóz sprawny. Naprawdę trzeba powiedzieć o tym silniku, że przyzwoicie napędza ten wóz. Miałem też taką prywatnie, niejedną. I powiem wam, że spalanie bardzo niskie potrafi się tym samochodem osiągnąć 5-4. Zobaczcie, jaki to jest kawał wozu i jaki pojemny. Z tyłu mniej spala, 4 osób bagaży pakujecie do oporu. Naprawdę trzeba przyznać, że jest to świetny silnik. No i duży jeszcze plus, rozrząd kompletny na Allegro znajdziecie za 500 zł, a w hurtowni może i taniej, może ciut drożej, ale jednak pamiętajcie, jest to wóz klasy premium, który kosztował w stronie dość dużo. Jeszcze duży plusik, że wiele, wiele części pasuje z aut typu Audi A3 Golf, na przykład czujnik ABS. No i co jeszcze nie wspomniałem, felgi 17 fabryczne. No i wóz też nie jest po jakimś tam dzwonie wypadku z mierzyłem miernikiem. Jedyne jakieś tam pojedyncze elementy mam 120-140 mikronów, ale przejdźmy sobie do robienia środka. No to nagrywamy książkę serwisową na początku, tu pierwsze wpisy, potem macie dalej. No i ostatni przy 198, teraz macie 203, więc to było robione dość niedawno, nawet widać we wrześniu 2003 roku. Dobrze, no książka nie jest rozbudowana, to jeszcze sobie możecie zobaczyć oznaczenie silnika i win, ale przejdę i opowiem wam jak zawsze o wnętrzu, chociaż już to wiele razy robiłem, ale prawda jest taka, że ktoś może pierwszy raz ten film u mnie oglądać. Pokażę wam sufity czyste z tyłu oczywiście, ISOFIX, mnóstwo miejsca, fotele sportowe, naprawdę wygodne są te fotele. Kiedyś ja swojej A6 miałem zwykłej, specjalnie sobie dokupiłem sport, ale akurat to było w C6. Ja lubię na nich jeździć. Trzeba przyznać, że ładnie bardzo trzymają leźwie i kręgosłup przy nich odpoczywa. Wielki podłokietnik, tu oczywiście schoweczek. Tutaj dwa miejsca na kubki. Tutaj całe centrum dowodzenia i co za co ludzie płacą za samochody więcej. Nie wiem czemu, ale lepiej sprzedają się manuale. Ludzie chcą mieć dodatkowych kosztów. Jestem w stanie to oczywiście zrozumieć, chociaż ja sam jeżdżę automatem. Autohold, fajna rzecz, że tak powiem, sam wam się ręczny zaciąga przy ciśnięciu lekko hamulca, jak ktoś na przykład lubi na światłach na luzie sobie stanąć. Klima sprawna, tutaj macie włączenie czujników i oczywiście start-stopu, dwa miejsca na kartę SD, kolorowy wyświetlacz tutaj
I oczywiście możecie sobie tutaj schować ten ekranik, żeby było, wiecie, tak jak troszeczkę w starszych samochodach, bez niczego wystającego. Ładna taka deska klasyczna. No i to też ważna rzecz, tutaj duży ekran kolorowy. Często się zdarzają również takie wozy bez tego ekranu. Co jeszcze warto dodać? Pomyśleli o nas troszeczkę w Audi. Jest polskie menu, więc duży plusik. Kierownica również sportowa, spójrzcie, ładnie utrzymana. Tu macie tempomat. No i tutaj przełączacie sobie na przykład na multimedia, telefon. No i możecie zmienić również inne ustawienia. Światła z automatem, jak wspominałem wcześniej, z czujnikiem. Tutaj 4 elektryczne szyby, elektryczne lustereczka. No i nie wspomniałem, że mam jeszcze grzane fotele. I jak widać, jest to wóz bez palenia, nie śmierdzi w nim tytoniem, nie wiem czy wspominałem, nie ma nawet tutaj popielniczki. Dobra, mój boczek ładny, cały, nieprzetarty i ogólnie też samochód według mnie taki czysty, niezmęczony życiem, bo czasami kupicie wóz, no niby jest ładny, a w środku jakby ktoś się nim budował. A po tym Audi, które mam, już miałem doświadczenie z wieloma Audikami, jest naprawdę nieźle. No i jeszcze taką jedną wam rzecz dodam poza tym wszystkim. Teraz będę miał ogólnie łącznie wystawionych 4 sztuki A6 C7, więc myślę, że ktoś coś na pewno u mnie dobierze. 3 dwulitrowe, 1 3-litrowa i jeszcze moja A7, więc myślę, że możecie śmiało wpadać i oglądać te wozy. O samochodzie to by było tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, możecie zadać komentarz lub zadać je też przez media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Interesuje was, co mam aktualnie wystawione? Wbijcie na mavkarautomoto.pl i pamiętajcie również, że u mnie wszystkie samochody są opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach go wam podrzucę na lawecie. A jeżeli fura z filmu się sprzedała, napiszcie, mogę wam poszukać podobnej na zamówienie lub też mogę mieć taką oczywiście na placu. No i to by było na tyle. Pozdrawiam, do następnego, cześć!